Dzień dobry. Witam wszystkich gości i sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 6 lipca 2023 roku. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie technologia, możliwości rozwoju i inwestowania. Witam Was, drodzy Państwo, speaker Janusz Tomczak, grupa Skyward Community polskateam.pl. Na dole tego mojego powitania macie Państwo do mnie numer telefonu. Jakbyście mieli jakieś pytania, serdecznie zapraszam. Na czatach na Skype'ie i w naszym komunikatorze Jamformi. Tam jest również zakładka Skyward Community. Będziemy dzisiaj mówić o transporcie strunowym. Ale zanim do tego przejdziemy, powiem kilka słów o sobie. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Widzicie Państwo to na załączonym obrazku. Rok 1990-2023. Własna gospodarcza działalność. Prowadzę ją do dziś. Studia wyższe. Rozpocząłem w roku 2002, ukończyłem w 2007. Mam tytuł magistra. Studia były o kierunku marketingu, a specjalność, którą ukończyłem, to zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Natomiast rok 2018, przełom 2019, przez okres blisko 14 miesięcy, razem z kilkoma kolegami i naszą dyrektor regionalną, panią Natalią Fujtak, którą serdecznie pozdrawiam. Odbyliśmy szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. Uzyskaliśmy tam status ambasadora. Drodzy Państwo, to szkolenie zakończyło się w roku 2019 w maju w Dubaju. I to był też taki rok szczególny, bo to był rok przedpandemiczny, gdzie mieliśmy jeszcze możliwość spotykania się właśnie na takich spotkaniach integracyjnych, otwartych, szkoleniowych. Natomiast to, co nastąpiło w następnych latach, spowodowało, że spotykamy się z zarządem, z kolegami z firmy tylko online. Natomiast, drodzy Państwo, mam dla Was radosną wiadomość, a dla siebie tym bardziej, trochę prywaty, ponieważ 18 lipca, czyli za niespełna 12 dni, wraz z Krzysztofem Dawidiukiem, którego serdecznie pozdrawiam, moim partnerem w Skyward Community, i Janem Wyrębkowskim otrzymaliśmy zaproszenie na udział w wydarzeniu Ekofestiwalu. On jest w takiej innej formie w tej chwili, bo to jest dla grup zorganizowanych. I 18 mamy wizytę w Marina Horce, gdzie będziemy przebywać, z tego co dostałem informację od naszej koleżanki z Estonii. Będziemy przebywać tam cały dzień, zwiedzać, być na szkoleniu i przekażemy Państwu najnowsze informacje o tym, co się wydarzyło od roku 2019 do dzisiaj, ponieważ firma wybudowała nowe laboratoria na terenie Marina Horki, jak również nowe trasy. I chciałbym, żeby to wszystko Państwu przedstawić, więc to i te informacje przekażę Wam w miesiącu sierpniu. Ponieważ robię następny webinar z technologii za tydzień, a dwa dni później już wyjeżdżamy na Białoruś. Mamy tak skonstruowaną naszą pracę z webinarami, że musimy do dnia 22, drodzy Państwo, każdego miesiąca zrobić raport sporządzenia, więc to, co się wydarzyło w Marina Horce i wydarzy za te niespełna dwa tygodnie, to przekażę Państwu w miesiącu sierpniu. A teraz jedziemy konkretnie, drodzy Państwo, mówimy o technologii, przejdę później do wiadomości o możliwości zainwestowania i w naszą firmę i to wszystko przed nami. Otóż spotkaliśmy się tutaj dzięki temu tutaj szacownemu dżentelmenowi, to jest nasz właściciel naszej firmy, prezes, generalny projektant, inżynier Anatolij Unicki, który jest twórcą technologii transportu strunowego,
transportu kosmicznego i geokosmicznego. Jest naukowcem, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002. Członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Anatolij Junicki z wykształcenia jest konstruktorem rakiet kosmicznych. Ten transport strunowy i w ogóle, proszę Państwa, transport ma filozofię taką, że powinien być rozwiązywaniem problemów, a nie ich źródłem. Dlatego powstał transport UST, nasz transport strunowy i proszę Państwa, pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, oczywiście z zachowaniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów Ziemi. My w naszej filozofii mamy przede wszystkim takie credo, drodzy Państwo, że jesteśmy proekologiczni. Jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy, obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami legalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolija Junickiego. Stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to dzisiaj całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie i obsługę posprzedażową. Tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Otóż ci z Państwa, którzy są w tej chwili razem z nami i wspierają transport strunowy, mają swój taki pakiet udziałów i w tych udziałach, bo ponieważ my jesteśmy współwłaścicielami, drodzy Państwo, technologii, którą w tej chwili opracowuje pan Junicki, w momencie wybudowania tras komercyjnych, tak zwanych tras komercyjnych, czyli celowych, będziemy mieli udział w każdym projekcie jako firma w wysokości około 20%. Te 20% jest przeznaczone właśnie na to, żebyśmy szkolili nasze załogi do obsługi tych naszych tras, bo cały transport na świecie, obojętnie czy będzie w Polsce, w Argentynie, w Australii czy tam w Nowym Jorku, w przyszłości wybudowany, będzie obsługiwany tylko i wyłącznie przez naszych licencjonowanych pracowników i inżynierów, a także te 20% stanowi to, że będziemy mieć tutaj oczywiście przy dochodach netto dodatkowe środki na promocję i szkolenie zarówno kadr, jak i rozwijania naszej technologii, naszych zakładów produkcyjnych i wypłatę przyszłą dywidendy dla naszych udziałowców. Dalej, transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji, jeden w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie, w Marina Horce, drodzy Państwo, to jest w miejscowości około 70 km na południowy wschód od stolicy Białorusi, Mińska. Ja byłem tam trzykrotnie, za chwilę się wybieram czwarty raz, jak również byłem w tym centrum certyfikacji w naszym ośrodku w Szardży, w Emiracie Szardży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Nasz ten certyfikat zgodności wydany jest przez TÜV SV Stardacją. Certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportu i OST, w skład których wchodzą iPod, nawierzchnia strunowa String Rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Na nasz transport składają się dwa działy: transport pasażerski i transport towarowy. Transport pasażerski UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego, jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również można go projektować do nowo powstających. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią siecią wieżowców. Widzicie Państwo tutaj te nasze kolumny i te nasze trasy strunowe, te struny, po którym poruszają się nasze pojazdy. Drugim bardzo ważnym elementem i członem naszego przedsiębiorstwa i naszej firmy jest transport towarowy, który wzbudza ogromne zainteresowanie naszych przyszłych klientów, i transport jest ten towarowy przeznaczony do transportu towarów na odległość do 500 km. System transportu towarowego daje szerokie możliwości klientom i mogą one działać przez cały rok w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych, w odległych i trudno dostępnych miejscach, na dużych wysokościach, w obszarach pustynnych, w dżungli i na szlifie kontynentalnym. Zastosowanie systemu towarowego UST to przede wszystkim przewóz ładunków masowych, ruda, węgiel, materiały budowlane i tym podobne, przewóz ładunków wielogabarytowych, kontenery, drewno, metal, przewozy ładunków płynnych, ropa naftowa, produkty naftowe, skroplony, gaz, naturalna woda pitna, a także materiały rozszczepialne możemy przewozić. Przewóz ładunków specjalnych, ciecze kriogeniczne, materiały radioaktywne, materiały wybuchowe i broń. Także mamy pełen zakres usług dla naszych przyszłych klientów. W skład transportu pasażerskiego, ja nie używam i staram się nie używać osobowego, wchodzi w tej chwili 7 typów pojazdów i kilka pojazdów, które możemy rozbudować o tak zwane pojazdy modułowe. Od najmniejszego Univida U4651, po najszybszy w tej chwili pojazd, który mamy w ofercie, Uflash U4362. Natomiast pojazdy Unibus U4210 mają możliwość rozbudowy tej hybrydowej, jak również Unibus U4220. Ja będę pokrótce omawiał teraz te pojazdy. Univid to jest najmniejszy pojazd, który mamy w tej chwili w ofercie. Jednoszynowy elektryczny o małej pojemności. On może się poruszać z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska to jest 2 pasażerów i w tej konfiguracji, to podkreślam za każdym razem, przy wybudowanej infrastrukturze może przewozić do 720 pasażerów w obie strony na godzinę. Natomiast ma on jeszcze możliwość tak zwanego sprężenia. Ja tutaj już sobie wcześniej zrobiłem taki przykład, że tu możemy dołączyć takich pojazdów 7. Jego zdolności wtedy przewozowe wzrastają do 3500 pasażerów na godzinę i przez to sprężenie wzrastają jego właściwości jezdne i pasażerskie. Następnym pojazdem jest Unibike. Miałem okazję widzieć ten pojazd, drodzy Państwo. On został pierwszy raz wystawiony w roku 2016 na tak zwanych targach branżowych Unitrans, tak? Na targach branżowych w Berlinie, gdzie był wystawiony między ten pojazd i ten Unibike, który widzicie Państwo za chwilę zobaczycie, i on wzbudził ogromne zainteresowanie.
Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że on ma jeszcze taką dodatkową cechę, że oprócz tego, że jest to pojazd taki lekki, ma taką wbudowaną taką jednostkę sportowo-rozrywkową, tam jest po prostu taki na zasadzie rowerka treningowego. A te targi, na których on był wystawiany, to są Inotrans, takie branżowe dla przemysłu właśnie kolejowego, takich maszyn budowlanych i one się cyklicznie co 2 lata odbywają w Berlinie. Byliśmy też na tych targach. Porusza się z prędkością do 150 km na godzinę. Pojemność pasażerska 2 pasażerów. Ma możliwości przewozowe w tej konfiguracji od 720 nawet do 1400 pasażerów na godzinę. Natomiast w momencie sprzężenia, czyli do dodania mu kolejnych tych pojazdów, można ich dodać 7, jego właściwości przewozowe wzrastają od 3,5 nawet do 6300 pasażerów. Kolejny pojazd Unibus, drodzy Państwo, jest przeznaczony do komunikacji miejskiej międzymiastowej, występuje w różnych wersjach podwieszenia lub nadwieszenia, dwuszynowy lub czteroszynowy. Jego konstrukcja i lokalizacja jest zdeterminowane ze specyfiką i wymaganiami klienta. Wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji, wideo dla pasażerów, posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Ja miałem okazję tym pojazdem jeździć, proszę Państwa, w roku 2018 i 2019. Tylko w 2018 jechałem po tej eskapadzie takiej półsztywnej, nie eskapadzie, tylko po strunach półsztywnych, natomiast w roku 2019 po eskapadzie, czyli po Kratownicy, ja będę ją omawiał za parę minut. I tak jak było tu wcześniej powiedziane, ma właśnie ten cały system wideo. Widzicie Państwo tutaj też te monitory. Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. W takiej pojedynczej konfiguracji może pasażerów zabrać 10, natomiast jeżeli mu dodamy tę rozbudowę modułową, to może być ich nawet 80. Jego właściwości przewozowe od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast ma też możliwość dodania tego sprężenia, drodzy Państwo, w zależności od konfiguracji, to będą pojedyncze czy te rozbudowy takie modułowe, od 3 do 7 i wtedy ich właściwości przewodowe wzrastają od 12,5 tysiąca nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Pojazd Unicard, on ma, proszę Państwa, za zadanie zastąpić albo wspomóc taki przewóz pasażerów w tych autobusach, trolejbusach albo tramwajach takich przegubowych. On jest właśnie po to między innymi zrobiony, żeby uwolnić miasta i te przedmieścia z korków. Natomiast może się poruszać z prędkością do 150 km na godzinę. Maksymalna pojemność pasażerska w takiej konfiguracji, jakbyśmy go tutaj przecięli, drodzy Państwo, jakby to był jeden pojazd, to jest tych pasażerów 6, może przewozić w tej konfiguracji nawet do 1500 w obie strony na godzinę, natomiast jeżeli mu dodamy to sprężenie, to wtedy możliwości jego przewozowe wzrastają nawet do 7000 pasażerów na godzinę w obie strony. Ja to specjalnie napisałem, żebyście Państwo widzieli, że takich można takich pojazdów stworzyć kilka. No i nasz pojazd, który tu zawsze się uśmiechnę, bo miałem okazję w nim, proszę Państwa, przebywać w tym pojeździe. Widziałem go w Berlinie, później widziałem go w roku 2019 na Białorusi, w Marina Horce, tam na tym naszym poligonie. To jest pojazd, który będzie w przyszłości jeździć z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Po takiej stalowej eskapadzie i za pomocą stalowych kół. Byłem w środku między innymi z Krzysztofem Dawidiukiem, którego serdecznie tu pozdrawiam na webinarze, bo jest z nami. Byliśmy z naszymi przyjaciółmi właśnie z tego szkolenia, tych ambasadorów, żeśmy się tam spotkali i mieliśmy okazję być w tym samochodzie, ale w tym pojeździe. Natomiast obok tego wystawionego Uniflasza stał również dla pokazania, jak ta technologia można porównać do samochodu Tesla, bo to był prywatny samochód pana Junickiego. Można było sobie zrobić porównanie. Wyposażenie tego Uniflasza, drodzy Państwo, to jak najbardziej takie topowe auto typu Maserati, Ferrari. No, naprawdę technologia obłędna. Ale jego taką zaletą przede wszystkim
ponadprzeciętną do konkurencji, która nas nigdy nie doścignie w tej materii, drodzy Państwo, to jest to, że my mamy tak zwany współczynnik oporu powietrza. I w przypadku naszego pojazdu Niflesza ona jest na poziomie 0,06. Natomiast takie auto topowe, jakieś tam Porsche, Maserati, oni osiągnęli wynik na poziomie 0,28, 0,24. Pojazdy typu takiego użytkowego, jak my mamy tutaj te samochody osobowe, którymi się poruszamy, one mają taki współczynnik na poziomie 0,4. Z czym to się wiąże? Że im większy opór, tym większe zużycie paliwa. No i tutaj w tym naszym przypadku, przy tym naszym pojeździe, tutaj Uniflash, przy prędkości 500 km na godzinę, no to to jest zużycie na poziomie tam szklanki na pasażera paliwa. I pojazdy użytkowe albo towarowe, zaczniemy od Unitracka. On się charakteryzuje takimi odważnymi rozwiązaniami projektowymi, wybitnym wyglądem wizualnym oraz wysoką funkcjonalnością. Opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu pasażerskiego, zawiera moduł trakcyjno-ładunkowy. Pozwala na przewożenie materiałów na dużych odległościach, płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów. Jest on wyposażony, drodzy Państwo, każdy z tych naszych pojazdów właśnie własny system zasilania, napędu i przy wybudowanej infrastrukturze taki pojazd, kiedyś nam tam Pan Junicki opowiadał na jednym z naszych spotkań, może nawet dojechać do 10 tysięcy km do klienta. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę i może przewozić tych towarów, proszę Państwa, nawet 100 milionów ton rocznie. Pojazd Unikąd. Ten pojazd, drodzy Państwo, powstał na specjalne zamówienie naszych partnerów z Bliskiego Wschodu. Mam tu na myśli partnerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. My jak zaczynaliśmy współpracę i pracę w Skyward Community, czyli pozyskiwanie funduszy na wprowadzenie technologii transportu stanowego, tego pojazdu nie było, ale w przeciągu tam 14 bodajże czy 16 miesięcy od wywołanego hasła i pana Wińskiego do tablicy wraz z naszymi inżynierami taki pojazd zaprojektowali, wyprodukowali i on już jest po certyfikacji. Ma ogromne zainteresowanie z tym pojazdem. A, jeszcze cofnę się tutaj, bo to taka. Może jechać z prędkością do 120 km na godzinę. Czy Państwo sobie wyobrażacie teraz te setki, tysiące tirów, które jeżdżą po naszych ulicach z prędkością 120 km na godzinę? To po prostu byłoby się strach wyjść na ulicę, drodzy Państwo. A w naszym przypadku jest to możliwe. Bez tak zwanego tacho te pojazdy mogą chodzić 24 godziny na dobę, drodzy Państwo, przywozić nasze towary i znamy już to, że będzie to bardzo atrakcyjna cena za ten przewóz tych naszych towarów. I Unitrans to jest taki ciągły system taśmociągu towarowego. On jest przeznaczony właśnie do pracy na terenach górniczych, załadunku, rozładunku w terminalach. Na ten przenośnik taśmowy jest wtedy wykorzystywany między innymi tam w jakichś tam terminalach, proszę Państwa, portowych, górniczych i może być i działać całodobowo przez cały rok. Jego prędkość to 36 km na godzinę i właściwości przewozowe też do ponad 100 milionów ton. Ja miałem okazję widzieć ten taśmociąg, drodzy Państwo, łącznie z tym pojazdem, jak on był testowany w Marina Horce i jest testowany w roku 2018 i 2019 widziałem. I system morski, czyli nasz hicior, drodzy Państwo, kolejny. O jego zaletach to brakłoby godziny, żeby wszystko powiedzieć, no ale parę słów trzeba, więc jest przeznaczony do dostawy ładunków masowych i płynnych, wielogabarytowych w odległości od 5 do 10 kilometrów od wybrzeża. Czyli, drodzy Państwo, bez potrzeby budowania tych doków stoczniowych, bez potrzeby cumowania tam w tych takich ogromnych masowców w tych portach, my za pomocą takiej platformy
którą możemy wybudować nawet na głębokości dla statków, które pływają do 25 metrów i tam przyjmować i odbierać towary. Tu macie przykład pokazany, jak to może być na zasadzie kontenerowej. Ja zapraszam, żebyście weszli sobie do naszego biura osobistego. Tam będziecie mieć, drodzy Państwo, taki film w wersji komputerowej, gdzie zobaczycie, na jakiej zasadzie to ma wszystko działać. Rozwiązanie jest po prostu genialne i bardzo tanie i szybkie do realizacji. I miasta linearne to jest projekt, który jest, drodzy Państwo, współistniejący albo w symbiozie z transportem strunowym. My na ten projekt, drodzy Państwo, uzyskaliśmy dużo takich dofinansowań. Przedstawiamy go różnym naszym partnerom i przyszłym klientom na całym świecie. I te miasta linearne to można sobie mniej więcej wyobrazić, tak jak miasto takie polis, kiedyś greckie, to ma być miasto samowystarczalne, tak na zasadzie takiej wyspy, czy tam wybudowane jakiegoś tam osiedla typu klastrowego, wkomponowanego w przyrodę, na terenach pustynnych, trudnozalewowych i o trudnej rzeźbie terenu. Między innymi jeden z naszych działów produkcyjnych zajmuje się produkcją humusu i tam mamy taką umowę, to jest za dużo powiedziane. Oświadczyliśmy, że pomożemy zazielenić tereny pustynne. Jeden z naszych działów właśnie nad tym pracuje. Między innymi ten przyjazd, który będzie teraz na kolejny ten ekofestiwal, też proszeni są nasi partnerzy, żeby przywieźli ziemię do kolejnych badań. A teraz podstawy naszej technologii, proszę Państwa, struna, niezależnie od konfiguracji i wykorzystania, zawsze będzie miała podobny schemat, czyli stalową obudowę. Wewnątrz naprężone pręty stalowe, zalane w specjalnym betonie, którego za zadaniem jest jego ochrona, a także pochłanianie hałasu podczas jazdy tych naszych pojazdów i utrwalenie tych strun, bo my możemy pracować, proszę Państwa, w bardzo skrajnych temperaturach z tymi naszymi strunami, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. A chcę Państwu powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę, że będziemy dawać gwarancję na te nasze drogi strunowe na ponad 100 lat. Na wierzchu tej struny dodatkowo jest nakładka stalowa, główka szyny, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. Dalej. Mamy kilka rodzajów strun, od tak zwanej eskapady albo kratownicy, poprzez konstrukcję półsztywną i elastyczną. Ja miałem, drodzy Państwo, okazję jechać po tej konstrukcji i po tej. Tym naszym unibusem. Czym one się charakteryzują? Na tej sztywnej konstrukcji, tej kratownicy, będą się poruszać pojazdy te z prędkością jeżdżące do 600 km na godzinę, jak również pojazdy typu te Unikont, te do przewozu tych towarów takich w kontenerach. Jak również tu spokojnie mogą jeździć te pojazdy lekkie, te unibusy. Natomiast te, konstrukcja półsztywna, no to tutaj możecie ją Państwo przyrównać do konstrukcji nawet takiego mostu podwieszanego strunowego, tylko proszę zobaczyć, jaki tutaj jest, jaka tu jest ilość materiałów potrzebna do wykonania takiej konstrukcji, a ile jest u nas. Ja dzisiaj czytałem artykuł pana Junickiego, o którym będę mówił w końcówce naszego webinaru, gdzie on przekazał, że na most taki strunowy trzeba wydać powiedzmy 100 tysięcy ton betonu i stali, żeby to po prostu miało swoje właściwości, a odpowiednik naszego mostu, który będzie miał takie właściwości przewozowe jak ten wiszący, wystarczy zaledwie 2 tysiące. Zobaczcie Państwo, jakie to są oszczędności materiałowe. No i elastyczna ta konstrukcja, lekka do tych pojazdów typu lekkiego i wszystkie, proszę Państwa, w konstrukcji. Zamknięta konstrukcja stalowa wewnątrz, pręty, beton, który chroni, wzmacnia i główka stalowa. Dalej, kolejnym elementem naszego transportu
jest tak zwany taki standard, który dotyczy bezpieczeństwa. I on według takiej amerykańskiej organizacji Automat People Mover APM Standard Community dla naszego transportu dał następujące parametry, że odległość między pojazdami musi być minimum 50 metrów albo 2 sekundy. Dotyczy to w przypadku tych unibusów 25-miejscowych. No i budowa naszego układu napędowego, tu dosłownie dwa słowa, drodzy Państwo. System przeciwwykolejeniu, to jest bardzo ważny system, bo jeżeli będziecie mieć pytania od swoich przyszłych partnerów, czy nawet tam rodzin, czy znajomych, to ludzie zawsze patrzą na bezpieczeństwo, drodzy Państwo. I ten system przeciwwykolejenia my mamy w najwyższych standardach, bo żeśmy w ubiegłym roku otrzymali na to certyfikaty bezpieczeństwa, jak również ISO. Dalej, koło silnika, które jest jednocześnie, proszę Państwa, elementem napędowym i hamującym. I to, co Wam mówię od dawna, ale o tym trzeba mówić od dawna, od kilku miesięcy, przepraszam. Akumulator. My mamy te nasze pojazdy elektryczne, też poruszają się oczywiście za pomocą naszych tych akumulatorów. Otóż w samochodach elektrycznych takich najwyższej klasy, no to ja mam na myśli tutaj bez kryptoreklamy Tesla, taki, żywotność takiego akumulatora to jest na poziomie 1000 cykli naładowań i rozładowań. Natomiast naszym inżynierom, panu Inickiemu, udało się to zrobić na poziomie 5000. Mamy na to patent, ale informacja dla Was, drodzy Państwo, nie będzie to sprzedane dla producentów samochodów osobowych. Następnym elementem jest inteligentny system sterowania. On jest opracowany na najnowsze technologie, drodzy Państwo. Czyli tu mam na myśli sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiór danych, tak zwaną big data i technologię blockchainową. Dotyczy to inteligentnego systemu pokładowego, inteligentnego systemu sterowania wewnątrz pojazdów i systemu bezpieczeństwa i komunikacji. I bezpieczeństwo systemu transportu mający taki charakter technogenny. To jest działanie takich tradycyjnych środków transportowych, jakie one mają wpływ na środowisko naturalne. Więc ten technogenny charakter działania to przede wszystkim dotyczy zakłócenia ruchu wód powierzchniowych, gruntowych, siedliska naturalnych, szlaków migracyjnych ptaków i zwierząt, wycofania wielu hektarów ziemi z użytku gospodarczego, jak również hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne oraz zanieczyszczenie powietrza, hydrosfery, które zwiększają zachorowalność ludzi i zwierząt. I według, proszę Państwa, Akademii Rosyjskiej Nauk UST okazało się najbezpieczniejszym systemem transportu. Jest to oparte o normę zgodną z ISO 23094, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd., charakteryzujące się wysoką odpornością na wandalizę, ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu ponad około 100 razy. Minimalna odległość między dnem pojazdu a podłożem wynosi 4,5 metra i nie sięga dachów budynków. System zapobiegający wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. I do tego, drodzy Państwo, dochodzi jeszcze to, że my nie mamy skrzyżowań. I to jest kolejny element, który wzmacnia nasze bezpieczeństwo. I tak, według Akademii Rosyjskiej Nauk, technologia transportu strunowego jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi obiecującymi systemami transportowymi, czyli transportem kolejowym, drogowym, koleją magnetyczną. Ja do tego dodam jeszcze kolej morską, transport morski i rzeczny i transport powietrzny. Kilka danych o eksploatacji. Według naszych danych, proszę Państwa, transport tutaj strunowy, macie zaznaczony tą literką U, do budowy kosztów i eksploatacji. Jak to wynosi się? Budowa naszego kilometra w zależności od
rodzaju, czy to będzie transport lekki podwieszany, czy ta konstrukcja taka już typu kratownicy albo eskapady, kształtuje się od 4 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. Przy wybudowanej infrastrukturze może to się zwrócić nawet w przeciągu 8 lat. Dalej, zanieczyszczenie środowiska. My, drodzy Państwo, używamy do naszego napędu, do naszego transportu, pozyskujemy energię z odnawialnych źródeł energii, czyli to OZE, z wody, powietrza, spalania śmieci, etc. I jeżeli chodzi o to, to jesteśmy tutaj pionierem. Nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, potrafimy wybudować nawet te nasze eskapady nad istniejącymi parkami narodowymi, dżunglami i terenami trudno dostępnymi. Dalej, wskaźnik wypadkowości, tu jesteśmy też na pozycji lidera, ponieważ ten drugi poziom, o którym ja Państwu mówiłem chwilę wcześniej, zwiększa nasze bezpieczeństwo w przypadku tego, że jesteśmy na drugim poziomie o 100 razy. Nie mamy skrzyżowań, nie mamy, proszę Państwa, konfliktu takiego bezpośredniego z pojazdami. I to powoduje, że jesteśmy tutaj również liderem. Kilka słów o naszym obiekcie, który jest w tej chwili cały czas w rozbudowie, gdzie testowana jest nasza technologia. Jest to pierwszy nasz park, taki poligon doświadczalny, mieści on się w Malinachorce na terenie Białorusi. Kiedyś to był poligon do pojazdów takich opancerzonych, dostaliśmy go w roku 2015. Ten teren od ówczesnego, obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. Tu jest testowana i certyfikowana nasza technologia. Są tutaj również te pawilony, które tu Państwo widzicie, to są laboratoria, w którym też są testowane koła i robiony ten humus i tym podobne. Będziemy mieć okazję zwiedzić to wszystko 18 lipca. Przekażemy obszerną informację z tego wydarzenia. Tu macie pokazane, drodzy Państwo, pojazdy, które w rzeczywistości są właśnie w tym obiekcie, są testowane, sprawdzane. A na tym zdjęciu pokazana jest filozofia naszej firmy, czyli na dole rosną drzewa, krzewy, rosną zboża, to wszystko jest przeznaczone do użytku dla ludzi, dla zwierząt, a my z transportem na drugi poziom. Natomiast ten obiekt to jest stacja dokująca, gdzie tutaj jest wybudowana przy tej eskapadzie. Poziom ten pierwszego piętra jest przystankiem do załadunku i wyładunku pasażerów. Na górnym poziomie również, tylko tam on się jeszcze charakteryzuje tym, że tam jest taki taras widokowy. Natomiast na parterze jest muzeum drogi, jaką pan Junicki wykonał od tej deski kreślarskiej do dnia dzisiejszego, ale to też pokazuje, jak można te obiekty w przyszłości wykorzystać do celów komercyjnych, na jakieś tam usługi, kawiarnie, sklepy i tym podobne. I nasz drugi obiekt, Centrum Innowacyjne w Szardży. Jesteśmy tam również obecni. Tam testujemy naszą technologię, ale już pod kątem tak zwanych stref tropikalnych. Byłem tam w roku 2019, jak jeszcze była powiedzmy, na zaczęciu to nasze centrum. Natomiast w tej chwili już jest dosyć mocno zaawansowane, rozbudowane. Tam jest również nasz ekodom. Widzicie tu go Państwo na załączonym obrazku. Te ekodomy to jest właśnie ta rzecz, którą będziemy robić razem z tymi miastami linearnymi. To jest jeden z elementów. No i tyle, podsumowując ten nasz transport sunowy, jaki on jest, no innowacyjny, nie można go porównać do żadnych tam kolejek górskich, drodzy Państwo, bo to na innej zasadzie działa, nadziemny, minimum 6 metrów od poziomu gruntu są te nasze pojazdy wystawiane do jazdy, wysoka prędkość, pojazdy osobowe, czy pasażerskie, wróć, do 150 km, pojazdy towarowe do 120, bezpieczny, na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, szybko zwracająca się inwestycja, łatwo integralny zarówno z nowymi budowlami, jak można go implementować do tych, proszę Państwa, budowli, które już istnieją i do tych, które dopiero powstaną. No i przyjazny środowisku, nie potrzebujemy dużo ziemi, wykorzystujemy energię z tych źródeł odnawialnych do naszego napędu, naszych pojazdów.
No i teraz, drodzy Państwo, kilka słów o tym, jak możecie wspomóc naszą technologię transportu strunowego, stać się jego uczestnikiem, udziałowcem, jak również zostawić taką cegiełkę dla potomnych, drodzy Państwo, bo to, co my dzisiaj robimy, to robimy dla naszych dzieci, wnuków i dla tej naszej kochanej Matki Ziemi, żeby mogła odetchnąć od tego ciężkiego transportu samochodowego i tym podobne. Do naszej firmy możecie się zapisać za darmo, drodzy Państwo. To nie ma jakichś tam potrzeb, że musicie coś inwestować. Nasz program składa się z tak zwanych 15 etapów. Zaczął się w roku 2015. 15 etap to jest etap finalny, gdzie będziemy już wychodzić na rynki zewnętrzne, będzie wybudowana przynajmniej jedna trasa komercyjna i patch celowa, gdzie będzie odebrana minimum jedna dywidenda dla Państwa i wtedy możemy wychodzić na giełdy zewnętrzne i tą naszą technologię implementować i robić te realizacje. Natomiast my mamy w tej chwili etap 15, etap pierwszy. Tych podetapów ma być jeszcze dwa. I wtedy będzie finał. Etap 15, pierwszy podetap zaczął się 10 maja, czyli niedawno. I drodzy Państwo, ci, którzy jeszcze mają ochotę wspomóc naszą technologię albo są nowymi tutaj gośćmi, którzy przyszli na nasze spotkanie, mają taką możliwość, że mogą pozyskać udziały, które w przyszłości będą dla nich takim bardzo dobrym zabezpieczeniem finansowym albo taką dobrą wypłatą, bo my mamy zapisane w memorandum, drodzy Państwo, że jeden udział równa się 1 dolar. Macie tutaj takie szereg takich pakietów, zarówno na raty, jak i za gotówkę, z tak zwanym dyskontem. To jest właśnie to. To jest ilość kładzionych centów na dolara. I w tym momencie takie pakiety mamy zarówno na raty, jak i za gotówkę. W tej chwili oferujemy w takiej konfiguracji do Odinotransa, szybkiego startu, maluszka i studenta. Te Inotrans charakteryzuje się tym, że w danym etapie, pod etapie, jeżeli Państwo dokonacie takiej inwestycji, to kolejny zakup powyżej 1000 dolarów zwiększa Waszą ilość udziałów. Ich jest około w tej chwili tam 100 tysięcy. Natomiast maluszek i student to są najczęściej kupowane pakiety z myślą o naszych dzieciach, wnukach, jakichś tam podopiecznych, gdzie możemy im w przyszłości zapewnić lepszy start, drodzy Państwo. Maluszek się charakteryzuje tym, że tutaj rejestrujemy ten pakiet na osobę dorosłą, rodzica, tam opiekuna prawnego. Natomiast w momencie uzyskania pełnoletności tego dziecka, poprzez przeprowadzenie tej procedury z dokumentami, ten pakiet przechodzi na jego własność. Dalej. Najwyższy pakiet, jaki w tej chwili, proszę Państwa, oferujemy naszym partnerom, to jest pakiet premium. On jest za 150 tysięcy dolarów. Tych udziałów jest za 7,5 miliona i w dyskoncie 47, ale on jest, drodzy Państwo, za 150 tysięcy dolarów. Ja Wam życzę takich zakupów, albo żebyście takich partnerów pozyskali do firmy. Te pakiety mamy od 25 do 150 tysięcy dolarów za gotówkę. To są w najwyższym dyskoncie, ale też również z najwyższą ilością udziałów. Mamy pakiety na takie też duże na raty od 5 tysięcy do 50 tysięcy. I drodzy Państwo, tutaj z dyskontem od 29 do 40. Te są troszeczkę, to dyskonto jest mniejsze, ale jest też bardzo, naprawdę bardzo dobre to dyskonto. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie jeszcze możliwość zainwestowania, drodzy Państwo, mniejszych środków, to najbardziej popularnymi takimi pakietami są pakiety start od 250 dolarów do pakietu biznes na poziomie 2000 dolarów. I te pakiety możemy, zarówno te wyższe, jak te troszeczkę mniejsze, nabyć w 5 nieoprocentowanych równych ratach i spokojnie sobie je spłacamy.
Także ja tutaj zawsze proponuję, jak ktoś może, niech sobie kupi większy i mniejszy. To jest moja filozofia. Ja wszystkim partnerom oni tak podpowiedziałem i tak w zasadzie wszyscy zrobili. Dlaczego? Bo my mamy później trzy możliwości wykorzystania tych pakietów. Pierwsze, wzrasta jego wartość. Druga, możemy odebrać dywidendę z ilości naszych posiadanych udziałów, oczywiście w przyszłości. I trzecia sprawa, możemy sobie zostawić taki pakiet na jesień życia. Albo przekazać go naszym potomnym, bo nasze udziały są dziedziczone. Dalej. Nasza praca, drodzy Państwo, polega na reklamie takiej face to face albo szeptanej. My się nie ogłaszamy gdzieś tam w telewizji, w radio. Przekazujemy naszą informację za pomocą naszej wiedzy do naszych przyszłych partnerów, dla naszych rodzin i to jest tak mniej więcej jak w ubezpieczeniach. Za takie polecenie, jeżeli ktoś się zarejestruje z naszego linku polecającego, to firma nas wynagrodzi tak zwaną prowizją w wysokości 15%. Te środki wtedy wpływają na tak zwane konto bonusowe. One mają nieco wyższe dyskonto i tam możecie sobie Państwo robić takie składane te inwestycje i uzyskać tam powiedzmy 250, 400 czy tam nawet 1800 dolarów i z tego zakupić sobie udziały albo te środki wykorzystać, te pieniądze do własnych celów. Ja zarówno jestem inwestorem, jak i polecam nasz ten biznes, ponieważ przez takie właśnie czynności, taką pracę marketingową buduję swój portfel akcji. I każdemu polecam, kto chce po prostu tych udziałów mieć więcej. No i konto tak zwane akcyjne, to jest konto, gdzie możemy sobie kupić nawet pakiet 50 za 50 dolarów, proszę Państwa, 700 udziałów. To jest ważne, ja zaraz to wytłumaczę. Albo jak ktoś nie chce tam na raty czy tak dalej, ma możliwości kupowania za gotówkę, lub jest jeszcze taka historia, że jeżeli w czasie inwestowania i tej zapłaty ratalnej, nie daj Boże, się przytrafi jakieś tam nieszczęście, choroba, strata pracy, to nie zapłacimy tych rat w terminie, tam powiedzmy miesiąca, to ten pakiet jest likwidowany i te środki wchodzą do tej pory zgromadzone na to konto akcyjne. I wtedy możecie sobie Państwo z tych środków zakupić taką inwestycję, przykładowo jednorazowo, i też będziecie mieć swój udział. Jest to ważne, ponieważ w przyszłości, jako udziałowcy i ci, którzy są w tym programie 1.15, pierwszym, będziemy mogli możliwość inwestowania w projekty celowe. A to będzie szybka stopa zwrotu i bardzo dobre w przyszłości. Dochody. Wiadomości i pytania. Mamy ich dzisiaj trochę. Skyward Community opublikowała film o głównych elementach organizacyjno-prawnych działania platformy. Pani Olga Sostkowa przedstawiła jako prawnik główne założenia, czym zajmuje się platforma SWC. Jakie działy strukturalne istnieją poza SWC? Gdzie szukać informacji o rejestrach firmy i innych danych o jej działalności? Jak przebiegają procesy finansowania projektu, jego kapitalizacja, jak zostać współwłaścicielem technologii UST, jaki działa program partnerski, te i wiele innych tez na temat pracy SWC i projektu transportu sunowego możecie sobie Państwo obejrzeć w pełnym materiale wideo. I to jest właśnie screen z tego materiału. Ja ten film zobaczyłem, on trwa 35 minut. I naprawdę, jeżeli macie Państwo problemu typu prawnego, co się będzie działo z tymi waszymi dziedziczeniami, etc. I cały ten schemat prawny firmy, jaki jest w tej chwili, pani Olga wyjaśnia. Mówi to lektor w języku polskim. To jest tak jak coś na zasadzie dubbingu. Bardzo spokojnie można sobie to zobaczyć. Jeżeli czegoś Państwo nie rozumieją, cofnijcie się. Przesłuchajcie sobie dwa razy. Ja obejrzałem to do tej pory raz, ale sam sobie mówię, że obejrzę sobie ze dwa, trzy razy, bo naprawdę było tam dużo, dużo ciekawych wiadomości, ale też takich, których ja nie wiedziałem i mi pewne rzeczy rozjaśniło. Także gorąco Państwa zapraszam. Nasza spółka UST pozytywnie przeszła kolejny audyt finansowy. Spółka zaoBiznes
Anshu Raz po raz kolejny przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Unitsky Street Technologies, INC, zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej MSSV. Zgodnie z wynikami audytu sprawozdanie finansowe spółki rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wyniki finansowe spółki oraz zmiany w jej sytuacji finansowej, w tym przepływy pieniężne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku są zgodne z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Możecie sobie Państwo ten audyt też zobaczyć w biurze tym naszym support. Niemniej tam jest w takim wydaniu w PDF-ie w języku rosyjskim. Ja próbowałem to jakoś tam skopiować, mi nie wyszło, może Wam się uda. Jakby ktoś miał chęć to przetłumaczyć, to bardzo chętnie posłucham, co tam jest napisane. To jest zadanie domowe dla Państwa. No i kolejna sprawa. Generalny projektant, nasz pan Anatolij Junicki, wypowiedział się teraz w takim dość obszernym materiale na temat: główna część przewozów na planecie zostanie przeniesiona na drugi poziom do 2051 roku. I cóż stwierdził pan Anatolij Junicki? Musimy dążyć do zmian cywilizacyjnych, które pomogą stworzyć lepszy i bardziej zrównoważony świat, w którym ekologia, technologia i związane z nią potrzeby społeczne człowieka będą w centrum uwagi. Artykuł opowiada o historii rozwoju idei transportu UST, etapach wdrażania technologii oraz o planach UST. Można przeczytać pełną wersję wywiadu z Anatolijem Junickim właśnie w biurze Support. Ja to też również uczyniłem. Muszę Państwu powiedzieć, bardzo ciekawy artykuł. Ja wcześniej przekazywałem Państwu taką informację i tu muszę przeprosić Was, bo ja miałem taką informację, ona była błędna. Jak mówiłem o tych projektach w tym ONZ, te granty, co pan Junicki dostawał, to ja byłem przekonany, że one dotyczą miast literalnych. Więc dzisiaj słowo harcerza, przepraszam, pan Junicki napisał, że to dotyczyło właśnie transportu strunowego. Właśnie pierwszy ten projekt, który on zgłosił, dostał takie dofinansowanie tego grantu i drugi, że ta technologia jest rzeczywiście godna polecenia. To są właśie te, między innymi te dwa granty. Także bardzo ciekawe. Proponuję, żebyście Państwo sobie to przeczytali. Wystarczy wejść tylko w ten artykuł, nacisnąć przetłumacz i dowiecie się bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat właśnie działalności naszej firmy, przyszłości i tym podobne. Kolejna sprawa. Rozwiązanie spółki UST na targach Euroazja Rail w Turcji. Transport strunowy został zaprezentowany na 10 targach kolejowych Euroazja Rail w Stambule. Goście wydarzenia zapoznali się z rozwiązaniami spółki UST INC dotyczącymi transportu pasażerskiego. Kompleksy transportowo-infrastrukturalne UST wzbudziły duże zainteresowanie wśród zwiedzających wystawę. Goście branżowego wydarzenia otrzymali odpowiedzi na pytania dotyczące zalet i możliwości kompleksów UST. Zespół ekspertów przeprowadził prezentację, podczas której zapoznał słuchaczy z możliwościami technologii UST. Zwiedzający mogli porównać potencjał rozwiązań UST z działającymi alternatywnymi eskapadami, a także transportem kolejowym. I to jest kolejny przykład, drodzy Państwo, który pokazuje, że my wychodzimy z tą technologią na wszystkie rynki świata, jesteśmy obecni na bardzo wielu wystawach. Ta wystawa jest kolejną, bo pomiędzy tym Expo 2020 byliśmy również na tych targach w Abu Dhabi. Teraz jesteśmy na kolejnych targach w Turcji. Widzicie Państwo, to wszystko po to, żeby z tą technologią zapoznawać zarówno prywatne osoby, jak również przedsiębiorcy, a także, żeby ona docierała do tych, którzy decydują o tym, co będzie w przyszłości, czyli do rządzących. Tyle z mojej strony na dzień dzisiejszy. Ja zapraszam Państwa również za tydzień, bo powiedziałem, ja 16 czy 17 jadę
na Białoruś. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Zostało nam jeszcze chwila, aż dziwne, że się wyrobiłem, muszę Państwu powiedzieć, bo zawsze mi brakuje. Dziękuję za Waszą obecność. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę, mam jeszcze 4 minuty, mogę odpowiedzieć na to, co Was nurtuje. Nie ma pytań? W takim układzie. Drodzy Państwo, zachęcam jeszcze raz, abyście zobaczyli materiał dotyczący tych podstaw organizacyjno-prawnych pani Olgi Stoskowej, jak również, żebyście się zapoznali z materiałem, który przedstawił pan Junicki, bo to są materiały, które bardzo dużo Wam wyjaśnią. I będziecie mieć lepszy pogląd na sprawę. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Zapraszam za tydzień o godzinie 19. I do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję.